Cześć, cześć. Witam Ciebie o poranku i zapraszam na solidny kawał Bożego Słowa, który będzie dla nas odżywczy, wpakuje w nas dużo energii, rozjaśni w naszych głowach i poprowadzi nas do zrozumienia Bożego Słowa. Przez ostatnie dni studiujemy te fragmenty, te cytaty z Pisma Świętego, które mówią o słuchaniu Boga, żeby otwierać siebie, otwierać swoje uszy i serce na Jego głos i dać się poprowadzić dalej. Zapraszam na kolejny odcinek. Powoli przygotowujemy się do szkoły słuchania Boga, która będzie trwała od 23 do 27 stycznia. To będzie zupełnie wyjątkowy czas, gdzie będziemy bardzo intensywnie uczyć się o tym, jak Bóg mówi i jak my możemy Jego usłyszeć i będziemy również ćwiczyć to słuchanie, więc to nie będzie tylko teoria, tylko będzie też praktyka. Kto brał udział w poprzednich latach, niech się odezwie w komentarzu i da znać, byłam już 3 razy albo byłam już 7 razy, bo to już jest chyba 7 czy 8 edycja tej szkoły. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś, to się zapisz, zostaw swój adres mailowy, wtedy będę mogła wysłać Ci zaproszenie i materiały i linki do tych transmisji, bo bez tego nie będziesz mógł brać udziału, dlatego dobry adres mailowy, sprawdzenie skrzynki ze spamem, jeżeli tam wpadła wiadomość ode mnie. Tu są zapisy, również tutaj link do zapisów w opisie. A teraz już, kochani, Księga Daniela. 6:10. A gdy Daniel dowiedział się, że zostało podane na piśmie, wszedł do swojego domu. A otwierając okna w swoim pokoju w stronę Jerozolimy, 3 razy dziennie klękał na kolanach, modlił się i chwalił swego Boga, jak to czynił przedtem. Okoliczności tego zdarzenia są wyjątkowe, wyjątkowo mroczne, dlatego że wyszedł dekret, który oznajmiał, że ktokolwiek modliłby się do innego Boga, nie do króla, tylko do jakiegoś innego Boga, zostanie zgładzony. To był spisek uknuty przeciwko Danielowi przez tych, którzy byli zazdrośni o jego władzę, mądrość, wpływy. Próbowali go zgładzić i myśleli, w jaki sposób możemy go odsunąć. W jaki sposób, przecież ma taką łaskę u króla i u ludzi. I pomyśleli, coś musi się znaleźć odnośnie jego religii. Bo zauważyli, że jest w tym gorliwy, że to jest dla niego ważne. To był jego słaby punkt. Zauważyli, że modli się 3 razy dziennie. Więc pomyśleli, to jest dobry haczyk. Pochwycimy Daniela na tym, że się modli do swojego Boga i będzie zgładzony. I co zrobił Daniel w tych okolicznościach? Gdy się dowiedział, dowiedział się o tym, wiedział, jakie zagrożenie, wiedział, jaka była kara, poszedł do swojego domu i otwierając okna w swoim pokoju, to jest niepojęty element tej całej historii, bo ja rozumiem, że pozostajesz przy swoich przekonaniach i chcesz Bogu oddawać chwałę dalej. Ale Daniel otworzył okna, tak żeby wszyscy go słyszeli i widzieli. Nie wiem, czy robił to wcześniej, być może, ale nawet jeżeli robił to wcześniej, to dlaczego teraz nie zamknął tych okien? Jakby nic nie zmienił w swoich zwyczajach, bo uznał, że to, co robi, jest tak dobre, że nawet jeżeli grozi mu śmierć, będzie to robił do końca swojego życia. To był nawyk, który miał od dzieciństwa i który kontynuował, będąc już starszym. I bez względu na to, czy to się innym podobało, czy też nie, była to słuszna rzecz, żeby wołać do swojego Boga 3 razy dziennie, spotykać się z Nim, rozmawiać z Nim, słyszeć Jego głos. Słuchajcie, to jest zawstydzająca część dla nas trochę, bo nie wiem, czy macie, może niektórzy z Was mają taki zwyczaj, że 3 razy dziennie się modlicie na kolanach, przy otwartych oknach, nie wstydząc się swojego Boga, wywyższając Go, szukając Jego oblicza. I to my mamy lepsze jakby okoliczności, bo nas nikt za to nie będzie wtrącał do więzienia czy zabijał. Nikt nas nie będzie za to prześladował. A u Daniela to była kwestia życia i śmierci. I on uznał, że powinien to robić dalej, ponieważ to jest najważniejsze. Najważniejszy fundament jego życia to jest relacja z Bogiem. I tego nie można zaniedbać. Z tego nie można się wycofać. Nawet jeżeli będzie mi za to groziła śmierć. On pokazuje swoją postawą, jak ważne to jest. Wiecie, my jako chrześcijanie często lekceważymy sobie
Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie i są w tym bardzo gorliwi. Widziałam to w różnych krajach muzułmańskich. Podchodzą do tego bardzo, bardzo poważnie. Oczywiście można powiedzieć, że to jest religijne, że to jest wyuczone, że to jest po prostu jakieś tylko mechaniczne, jakaś czynność mechaniczna, że oni w to nie wkładają serca, ale skąd wiemy? Skąd w sumie wiemy? Bo tego nie widać wcale. To tylko Bóg sam wie, co się kryje w nich, kiedy oni wykonują te czynności. Niektórzy przypuszczam, że wkładają w to dużo serca. My jako chrześcijanie mamy taką wolność, że nic nie musimy, że zaniedbujemy to, co jest naszą siłą. Regularna relacja z naszym Panem. Parę razy dziennie. Parę razy dziennie. Przychodzenie przed Jego oblicze. Nasycanie się Jego obecnością. Słuchanie Jego głosu. To powinien być nawyk nasz. To powinno być źródło naszej siły. Że nie wycofujemy się z tego w żadnych okolicznościach. Modlił się, chwalił swego Boga. Jak to czynił przedtem? Tak jak to zawsze robił. Nic nie było w stanie go zniechęcić czy osłabić jego woli, zrozumienia w tej kwestii. Słuchajcie, wow. Możemy tylko modlić się o to, żeby Bóg nam dał tak gorliwego ducha i takie zrozumienie, że słuchanie Bożego głosu, obecność Jego jest źródłem naszego życia. Życia. Bez tego jesteśmy chodzącymi trupami. Bez tego jesteśmy jakimiś manekinami, które robią coś, czują, ale nie żyją prawdziwie. Boże, ja proszę Ciebie, żebyś dotykał się naszego serca i pokazywał nam, jak ważne jest to, by przychodzić do Ciebie, żeby słuchać, żeby otwierać swoje serce przed Tobą i żeby tego nie zaniedbywać w żadnych okolicznościach. Żebyś Ty był fundamentem, który na nowo i na nowo odkrywamy każdego dnia, skupiając się na Tobie, budując na Tobie. Chcemy, żebyś Ty był w centrum naszego zainteresowania każdego dnia. Żebyśmy otworzyli oczy i myśleli o Tobie. Żebyśmy jedli posiłek i myśleli o Tobie. Kiedy pracujemy, żebyśmy myśleli o Tobie. Kiedy odpoczywamy, żebyśmy myśleli o Tobie. Żebyśmy rozmawiali z Tobą. Żebyśmy rozmawiali poprzez modlitwę, przez uwielbienie, przez śpiew, przez modlitwę językami. Mieć nieustanną duchową więź z Tobą, bo jest to naszym przywilejem. Nawet kiedy jesteśmy chorzy czy zniechęceni, to żebyśmy zawsze tak robili, tak jak Daniel. Żebyśmy nie zmieniali swoich zwyczajów. Żebyśmy się tego też nie wstydzili. Tak jak Daniel, który otwierał okna i wszyscy go widzieli i słyszeli. Uczyń w nas takiego ducha niezłomnego, który się nie będzie wycofywał, nie będzie słaby, nie będzie wiotki, nie będzie jakiś nijaki, tylko będzie pełen pasji, pełen ognia. Szukając Ciebie w każdych okolicznościach, o każdej godzinie dnia. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen, kochani. Teraz jest czas na to, żeby Go wielbić, żeby wznieść uwielbienie na Jego cześć. Tak więc jeżeli macie taką ochotę, to wyraźcie to swoimi słowami. Napiszcie również komentarz. Niech to się wyleje z Was. Nasz Bóg jest wspaniały. Dziękuję Wam bardzo za ten poranek. I jak zawsze zapraszam na jutro. Z Panem Bogiem. Pa!